2 miliony złotych ma kosztować park seniora, który w tym roku powstanie obok Areny Legionowo w Lasku między ulicami Sobieskiego, Chrobrego i Piotra Skargi. W poniedziałek jego projekt i koncepcję skonsultowano z mieszkańcami. Na spotkanie, które odbyło się w sali konferencyjnej areny, przyszło około 30 osób. Tego typu konsultacje pokazały, że różni ludzie mają różne pomysły. Ja się cieszę, bo część tych pomysłów można zrealizować być może nie przy tej inwestycji, bo to nie najlepsze powiązanie, ale można zrealizować gdzieś indziej. Bo już raczej wiadomo, co w tym parku powstanie. W jego centralnym punkcie ma się znaleźć niewielka tężnia. Druga atrakcja to siłownia pod gołym niebem, zaprojektowana specjalnie dla potrzeb osób starszych. Oprócz tego będą ławki, alejki wytyczone w miejscach dzisiejszych ścieżek, ubikacja, oświetlenie, no i monitoring. Przedstawiciele Urzędu Miasta zapewniają również, że zostanie zachowana większość rosnących tam obecnie drzew, które będą docelowo podświetlone, żeby wyeksponować jeszcze piękno tego drzewa, tych drzew zespołu cennych gatunków, a jednocześnie tak jakby tworzyć przez to w porze wieczornej tajemniczość w tym parku. Oświetlenie LED-owe będzie, jest ono nowoczesne oświetlenie, które dodatkowo właśnie będzie dodawało uroku. W teorii wszystko więc wygląda bardzo obiecująco. Nic więc zatem dziwnego, że koncepcja i projekt Parku Seniora zyskał akceptację środowisk seniorskich. Pomysł jest trafiony, bardzo cenny, bardzo dobry, duże zainteresowanie, bo wiem po naszej wycieczce, którą zrobiliśmy do jednego z fitnessów, ludzie są bardzo zainteresowani, ale wszędzie tam, gdzie jest parę złotych, no to jest kłopot. A tu wiadomo, że będą miejsca do ćwiczeń za darmo. Akceptacja nie była jednak bezwarunkowa. W trakcie konsultacji przewodniczący Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaproponował, aby w parku, przynajmniej przez pierwsze miesiące jego funkcjonowania, pracował instruktor, który będzie pokazywał, jak korzystać z siłowni. Pomysł zyskał aprobatę władz miasta. Odrzucono natomiast propozycję, aby obok atrakcji dla seniorów stanął tam też plac zabaw. Mamy dużo obiektów dla dzieci i młodzieży, a to niech będzie park zdrowia dla seniorów. Wiadomo jest, że nie unikniemy tego, że dzieci i tak będą przychodziły i tak będą przychodziły, ale żeby wydzielać odrębną enklawę dzieci tu, a dorośli tu, to wydaje mi się, że chyba pomysł jest chybiony. W toku dyskusji pojawiły się też inne propozycje i zastrzeżenia. Ktoś na przykład miał za złe, że park powstaje z dala od centrum miasta. Ktoś inny zamiast niego wolałby basen, a jeszcze inny chciałby, aby on powstał pod jego blokiem. Myślę, że to jest bardzo dobra szkoła też dla mieszkańców, kiedy oni bardzo łatwo czasami oceniają działania władz. Tak? W fotelu siedząc, oglądając telewizję czy czytając gazetę. A tutaj było wiele momentów, kiedy nawet taka grupa 20 paru osób chętnie skoczyłaby sobie do gardeł i zaczęła się z sobą kłócić o drobiazgi, o szczegóły, o niuanse. Park seniora ma zostać oddany do końca tego roku.